Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie 31 maja 2024 roku, a witam hasłem biblijnym z Księgi Proroka Izajasza i z Ewangelii Marka. Do Pana przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu: czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł: jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Moi drodzy, pozwólcie, że skupię się na tym pierwszym fragmencie i posłuchajcie go jeszcze raz. Księgi Izajasza z 45 rozdziału. Do Pana przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Moi drodzy, w naszym życiu bywa często tak, że jesteśmy w bardzo pięknych okolicznościach, chociażby w takich jak ta teraz, w której ja się znajduję, ale bywa również tak, że jesteśmy w miejscach czy w sytuacjach życiowych, które określamy jako ciemna dolina, do których też Pan Bóg dopuszcza, byśmy się w nich znajdowali. I czasem bywa tak, że kiedy jesteśmy szczęśliwi, to tego Pana Boga chwalimy, jesteśmy Mu wdzięczni za to, że właśnie w takich okolicznościach jesteśmy, ale bywa tak, że kiedy jesteśmy w tak zwanej mrocznej odsłonie naszego życia, kiedy dzieje się źle, bywamy na Boga zagniewani, obrażamy się często na Boga, przestajemy się modlić. Tymczasem prorok Izajasz przypomina nam, że ci, którzy gniewają się na Boga, dopiero później odkryją, zobaczą, jak Pan Bóg jest niesamowity, jak jest wielki, bo On przecież wie i zna każdą minutę, każdy dzień i każdy rok naszego życia, także ten, który wydarzy się w przyszłości. Do tego jeszcze On doskonale wie, dlaczego tak dzieje się, a nie inaczej w naszym życiu. I często później dziwimy się albo mówimy: no przecież widocznie Pan Bóg wiedział, że tak miało być. I dzisiaj chcę życzyć wszystkim tym, którzy są może na Boga zagniewani, może jakimś przedłużającym się cierpieniem, doświadczeniem, życzyć tego, by Pan Bóg odmienił wasz los, ale też byście mogli kiedyś, byśmy wszyscy mogli kiedyś powiedzieć, wspominając to złe, co działo się w naszym życiu, że to też służyło czemuś. Jest taki niesamowity fragment w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy bracia Józefa spotykają Józefa, którego wcześniej bardzo skrzywdzili. Józef im wybacza i później autor księgi pisze tak, że wy wszyscy knuliście zło przeciwko mnie, to mówi Józef, ale Pan Bóg obrócił to w dobro, by ratować cały lud. Pamiętamy historię Józefa. I dzisiaj chcę Wam tego życzyć, takiego dobrego końca też naszych dni, spojrzenia wstecz i myślenia o wiecznej przyszłości. Augustyn z Hipony napisał tak: co zrobimy na samym końcu? Będziemy świętować i patrzeć, będziemy patrzeć i kochać, będziemy kochać i wielbić Boga bez końca. I tego nam wszystkim życzę. Miejcie dzisiaj dobry dzień i zostańcie z Bogiem.